Witam Was z mojego garażu, który w ostatnich dniach, mam nadzieję, że nigdy nie tygodniach, najbardziej kojarzy mi się z wędkarstwem. Czas, kiedy nasi koledzy po kiju postanowili spędzić na dyskusję na temat tego, czy można jechać na ryby, czy nie. Ja wykorzystałem do tego, żeby posprzątać swoje wszystkie zabawki wędkarskie. Trochę się tego uzbierało. Znalazłem przynęty, które gromadziłem przez te tam ostatnie ładnych kilkanaście lat, o których nawet nie pamiętałem, że jeszcze je mam i których chyba nigdy nawet nie użyłem. A tak trochę jest, że wędkarstwo to jest jakieś tam kolekcjonowanie przynęt i kupowanie dużej ilości różnych zabawek. Nie chcę Wam tego tu pokazywać, bo to może nie jest czas i pora, chociaż mam dużo przynęt, których chyba muszę je gdzieś tam powystawiać na jakichś serwisach i po prostu sprzedać, albo może komuś je przekazać, a nie będę nigdy na nie łowił. Tak prosto z brzegu mam na przykład takie serie robionych ręcznie obrotówek, bardzo ciężkich. Myślę, że to był etap, kiedy udało mi się złowić kilka fajnych szczupaków na obrotówki i wykorzystałem jakieś ogłoszenie osoby, która takie obrotówki robi, takie czwórki, piątki, longi i aglie, ciężkie wirówki, nie noszą śladów użycia, więc prawdopodobnie po kupieniu od razu wylądowały gdzieś w pudełku, ale tym pudełku odłożonym gdzieś tam w domu. Mam dużo wublerów, które nie wiem kiedy kupiłem i szczerze mówiąc po co. Na przykład takie Dorado, nieużywane, zdjęte kotwice. Nie wiem, czy chciałem tutaj przezbroić go na jakieś mocniejsze. No taki sandaczowy trochę chyba wubler. Może to jest w ogóle pomysł na jakiś materiał, w którym moglibyście mi pomóc ocenić, do czego tego typu przynęty mogę użyć. Ta jest trochę nieregulaminowa, bo ma trzy kotwice, u nas kotwice mogą być dwie, rapalka, bardzo ładna, nieużywana. Przynęt jest dużo więcej. Jest na przykład całe pudełko blach. To był z kolei etap, kiedy z 2-3 razy wybrałem się na trocie na pomorskie rzeki, no, z 15 lat temu, i wtedy do mojego pudełka trafiły takie piękne flaszki. Ta akurat jest firmowa, to jest chyba Dragon Troć, o proszę, Dragon Troć, ale znalazłem też kilka naprawdę perełek. Myślę, że albo są one w cenie wśród trociarzy, albo nie są. Ta to taka nawet trochę pstrągowa, no to tak. Bardzo ładne blaszki. Nieużywane, kompletnie nieużywane. Tak to jest, jak się kupuje za dużo sprzętu, a za mało czasu się spędza nad wodą. No, widzę, że to porządkowanie jeszcze nie dokończone, bo tutaj w tym pudełku znalazła się na przykład kolejna obrotówka, która wyląduje tu. Są takie blaszki, to szczupak z kolei, szczupakowe. Nie wiem w sumie, czemu ich nie używam. Zabiorę je w tym roku jesienią na ryby. W tym samym pudełku znalazły się blaszki, które prawdopodobnie chciałem użyć do łowienia troci w Bałtyku. Też nigdy nie używane, bo ostatecznie na te trocie z brzegu, z Bałtyku, z brzegu właśnie, brodząc, to nie udało mi się pojechać nigdy. A blaszki jakieś są. Tych przynęt jest mnóstwo, za dużo. Najczęściej na rybach kończy się tak, że używam tylko dwóch, trzech, czterech przynęt. Nie wiem, jakieś mam takie przyzwyczajenie, że jak jakaś przynęta mi podpasuje, to staram się już jej nie zmieniać, tylko ją wykorzystywać.
Mam jedno pudełko z tych większych. Ja wam pokażę to pudełko, bo ono kiedyś było używane dużo częściej. To jest pudełko trollingowe. Pudełko trollingowe sumowe. I są tutaj dwa woblery, wam pokażę mimo wszystko. Rapalki DT. Niestety nie te. Była inna wersja, bez tego obciążenia tutaj. I one były skuteczniejsze. Wydaje mi się, że już ich nie ma, ale pochwalę się, na tego typu przynętę udało mi się w trollingu złowić parę ryb. I drugi rodzaj przynęty to są woblery, które również bardzo głęboko chodzą i one też mi przyniosły kilka fajnych sumów. No niestety teraz przepisy się zmieniły. W okręgu mazowieckim, tutaj gdzie głównie wędkuję, nie można łowić już w trollingu. Nie wiadomo w sumie dlaczego, ktoś tam kaleczy ryby. Nigdy nie złowiłem podczepionej ryby na woblera w trollingu. Nie jest to wcale metoda taka prosta, jakby się wydawało. No ale nie można, ale można pojechać do okręgu niedaleko stąd i tam można trollować, co też zamierzam w czerwcu, w lipcu uczynić. Jest tu parę woblerów, których zakup nie był dobrym pomysłem. No ten to trzeba trzymać kij dwoma rękoma, żeby go utrzymać. Wydaje mi się, że zbyt agresywna jednak jest akcja tego typu przynęt. I są w tym pudełku też woblery, które użyję na pewno, i to użyję w okręgu mazowieckim, bo spróbuję w tym roku sobie trochę pewnie połowić na spinning sumy. I to są takie lejki na przykład w nocy, jak sumy wychodzą, jak aktywnie żerują, to takie płytkie woblery mocno pracujące powinny być skuteczne. Woblerów jest całkiem sporo, więc na pewno mi na cały sezon wystarczą. No i to może wystarczy, jakbyście chcieli spędzić trochę czasu ze mną i może mi pomóc też zastanowić się, odpowiedzieć na pytanie po co i kiedy kupowałem takie gumki i co mam z nimi zrobić. To może jest to pomysł na jakiegoś pierwszego live'a. No i tyle. Siedzę w domu, nie jeżdżę na ryby. Robię sobie jakąś tam listę rzeczy, które mi są potrzebne głównie na te sumy właśnie, ale na łowienie stacjonarne. Chciałbym w tym roku trochę czasu poświęcić tej metodzie. W zeszłym roku było fajnie, dwa lata temu było fajnie generalnie. Jest to łowienie, które sprawia mi jakąś tam przyjemność i przynosi rezultaty. A teraz zapraszam was na spóźniony przegląd prasy wędkarskiej. Udało mi się kupić Wiadomości Wędkarskie i Wędkarski Świat. Jeśli macie ochotę zobaczyć co w kwietniowej prasie, to zapraszam do obejrzenia tego odcinka do końca. Zaczniemy od Wiadomości Wędkarskich. Na okładce piękny leszcz i zapowiedź tematu, który chyba zasługuje na osobny materiał, czyli wielkie ryby 2019 roku. Te wielkie zgłoszone tylko, bo wierzcie mi, że są też wielkie ryby, których wędkarze nie zgłaszają do tego rodzaju konkursów. I cóż tu mamy? Nagroda miesiąca, szczupak 108 cm i 80-centymetrowy sandacz z siemianówki. Przepraszam, o, to jest wspomniany materiał o rekordowych rybach. Nie będę teraz o nim opowiadał, opowiem wam o nim w osobnym materiale. I zaczynamy. Wiosna w rzece ze spławikiem na jazie i płocie. Poradnik, jak do takich ryb się dobrać. Jazie na groch. Gdyby ktoś chciał spróbować, to zachęcam do lektury. W artykule również sposób, w jaki sposób taki sposób na ugotowanie grochu. Przepis. Lecimy dalej, znowu jest spławik, nowe smaki. O, i to jest ten artykuł, do którego chciałem dotrzeć, o wielkich pstrągach autorstwa Kamila Walickiego.
Koniecznym uzupełnieniem do tego artykułu jest materiał o pstrągach, który możecie znaleźć na kanale Kamila Waglińskiego, na kanale na YouTubie. Tam możecie tych ciekawostek o pstrągach dowiedzieć się jeszcze więcej. A tu artykuł pod hasłem Tajemnice sukcesu, czyli jak łowią najlepsi wędkarze, jak łowią pstrągi, na jakie przynęty, gdzie, na jak malowane i tak dalej. Jest tutaj ciekawa ramka, w której autor pisze o swojej rozmowie z osobą, która chyba całe życie łowi pstrągi, czyli z Piotrem Piskorskim. Autor zauważa niepodważalny autorytet, jeśli chodzi o łowienie pstrągów, a także ich biologię, zwyczaje czy najróżniejsze ciekawostki całego świata. I co tutaj możemy się dowiedzieć? Otóż autor przywołuje cytat Piotra Piskorskiego, w którym on mówi następującą rzecz. Bardzo rzadko udaje się złowić pstrąga w jego domu. O, i to jest wskazówka dla wszystkich pstrągarzy, żeby trochę zaczęli myśleć jak pstrągi. Pstrąg siedzi gdzieś pod korzeniem, ale żeruje pewnie troszeczkę dalej. Więc wtedy jest większa pewnie szansa na jego złowienie. Bałtyckie trocie z plaży. Coraz więcej takich materiałów pewnie będzie dotyczących łowienia na Bałtyku. No i troszeczkę wędkarskiego bazaru. Ciekawostki z PZW. Podlodowe Mistrzostwa Świata. Jubileuszowe wydanie na 70-lecie PZW. I cóż to jest to jubileuszowe wydawnictwo? Jubileuszowe wydawnictwo na 70-lecie PZW. Otóż PZW wydaje z tej okazji książkę W wędkarskiej kuchni. Bugonarew. No to miejsce, które chyba każdy tutaj z okolic Warszawy zna i chętnie od czasu do czasu bywa. Oraz artykuł, do którego chciałem Was zaprosić, z kategorii łowiska. Artykuł o Odrze, czyli o tej rzece, która powszechnie uznawana jest za dużo rybniejszą niż na przykład Wisła. Czy tak jest? Spójrzcie, to jest nie zgłosiłem sandacza na rekord polski, 15 kg, 10 dekagramów, 109 cm. Tak ta ryba wyglądała. Rozumiem, że gdyby była zgłoszona, to byłby to rekord polski. I szczupaczek. I na koniec wędkarskie przygody. Słowenia, Irlandia. Trzymam kciuki. Wszyscy zresztą trzymajcie kciuki za biura podróży, żeby te trudne czasy zamkniętych granic, wstrzymanych lotów przetrwały i żeby mogły dalej nam świadczyć usługi w kolejnych latach. I to tyle wiadomości wędkarskie. Druga gazeta w naszym przeglądzie Wędkarski Świat. Na okładce jeszcze pstrąg, pewnie ostatni pstrąg w tym roku na okładce. No i zaczynamy. Zaczynamy. Dzisiaj jak łowią mistrzowie w numerze Krzysztof Żurawiński, uczestnik spinningowego Grand Prix Polski, opowiada o tym, jak się dobiera do ryb spokojnego żeru, używając spinningu, a Mateusz Kwieciński, uczestnik spinningowego Grand Prix Polski, opowiada o pstrągach. Jeziorowe i rzeczne patenty na wiosenne płocie. I tu dla spinningisty zaczyna się pierwszy artykuł, czyli o łowieniu kleni w małych, nizinnych rzekach. Troszeczkę o przynętach, troszeczkę o technice prowadzenia i bardzo ciekawe dwa wykresy pokazujące jak należy stawać, jak należy prowadzić przynętę, jak należy rzucać. Bardzo użyteczna rzecz. I stronę dalej mamy jazie w skali mikro, czyli jazie na różnego rodzaju paproszki, małe woblerki.
Cóż tu dalej znajdziemy? Dalej znajdziemy artykuł. A ja tą gazetę oczywiście, tą jedną, jak i drugą wcześniej oglądałem, więc powiem wam, nie przewracając kartek dalej, że tu znajdziemy artykuł, którego który wyróżnia ta reklama na końcu. To jest, bardzo nie lubię takich rzeczy i zawsze będę na to zwracał uwagę. To jest artykuł o sztucznych przynętach, okraszony wieloma zdjęciami i wieloma przynętami. Tu jest druga, tu jest trzecia, a tu jest czwarta, a tu jest piąta i szósta. Artykuł okraszony, artykuł bardzo dobry i opisujący rzeczywiście porady specjalistów, ale artykuł zakończony reklamą i to nie jest fajne. Media nie są w aż tak dobrej kondycji. Trzeba o nie dbać, chuchać i ja jako czytelnik, jak widzę takie coś, to niestety no, czuję dość duży niesmak. Fajne zdjęcie, zachęcające do przeczytania artykułu. Haczyki zamiast kotwic. Autor zastanawia się nad tym, a właściwie nawet się nie zastanawia, tylko rekomenduje, żeby kotwice starać się zastępować bezzadziorowymi hakami. Podaje tutaj argumenty. To nie jest tak, że takie zastępstwo spowoduje nam, że ryby przestaną, że ryby zaczną spadać z przynęty. Zachęcam, polecam, a na pewno się mniej kaleczą i jeśli ktoś wypuszcza ryby, to wydaje mi się, że to jest jakiś kolejny etap na tej drodze wypuszczania ryb. Jak sobie zrobić zdjęcie z rybą? No, widziałem mnóstwo fantastycznych zdjęć i mnóstwo fantastycznych ryb na bardzo zepsutych zdjęciach. To wydaje mi się, że to jak ktoś lubi takie pamiątki z ryb, a pewnie większość z nas lubi, to jest artykuł, który należy przeczytać i należy go stosować. Karpie z płycizn. Przygotowujemy się do sezonu. Lin. Wędkarski bazar. I troszeczkę znowu o kleniach. Artykuł nie będzie o kopaniu piłki z kleniami, jak mógłby sugerować tytuł, bo tytuł to kleniowy mecz. Kwiecień to specyficzny okres, który można podzielić na dwie różne odmienne, na dwie różne odmienne połowy. O, kwiecień to specyficzny okres, który można podzielić na dwa różne odmienne połowy. Ok. Trochę o przynętach i o tym, jak do tych ryb się dobrać. Wiosenne starorzecza. Jeszcze ostatnie pewnie podrygi pstrągowe, bo za chwilę skończą się okresy ochronne kolejnych ryb. Pytanie, czy zacznie się okres w ogóle wychodzenia nad rzekę. Ciekawe, jak majówka w tym roku będzie wyglądała. Na koniec trochę podróży wędkarskich, pstrągi spod Alp, mucha, streamer w małej rzece. I cóż tu mamy? A, to są te dwa teksty, tu jeszcze chyba jeden jest artykuł, tak? Dwa teksty o łowieniu w Bałtyku. Tu konkretnie o łowieniu belun na muchę. A tutaj o łowieniu pięknych troci na przynęty przelotowe. I to tyle w wędkarskim świecie. Zapraszam was do obejrzenia kolejnego materiału. Za poświęcony czas na ten dziękuję.